Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. Wracamy do naszego tematu kolaborantów. Dzisiaj kierunek wcale nie do końca oczywisty, nie do końca się kojarzący z jakąś straszną kolaboracją, czyli Dania. Bynajmniej nie będzie o gangu Olsena, chociaż być może i ci Duńczycy w czasie II wojny światowej, którzy od kwietnia 40 roku stykali się z Niemcami i z aparatem III Rzeszy Niemieckiej, tak samo jak znany z ekranów telewizora Egon Olsen, mieli plan. Czy mieli, o to zapytamy mojego i Państwa gościa, którym jest profesor Adam Wielomski. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym naszym programie z cyklu Kolaboranci III Rzeszy. Na początku tylko przypomnę o zostawianiu łapek w górę, subskrypcji, komentarzy, także o wsparciu naszego kanału finansowo. Dane są w opisie. Podbój Danii to była chyba najkrótsza inwazja nie tylko III Rzeszy, ale chyba w ogóle najkrótsza inwazja II wojny światowej. Jeśli dobrze kojarzę, to nawet Iran najechany przez Anglosasów i Sowietów bronił się troszkę dłużej, bo tam to trwało parę godzin. No to wrócę do tego mojego trochę żartobliwego wstępu. Czy Duńczycy mieli plan? Duńczycy mieli plan. Początkowo plan duński zakładał nie drażnić niedźwiedzia, czyli III Rzeszę, do tego stopnia, że armia duńska była celowo nie kupowała nowoczesnej broni, ani nie zwiększała swojej liczebności, aby niedźwiedzia nie drażnić i nie sprawiać wrażenia kraju, który w jakikolwiek sposób mógłby III Rzeszy być niebezpieczny. Przy tym niemniej oczywiście Duńczycy nie wiedzieli, jak zostaną potraktowani i czy w ogóle wybuchnie wojna z nimi. Dlatego, że trzeba pamiętać, że mimo iż byli narodem, nazwijmy to tak, jak to Hitler potem określił, bratnim, dlatego że germańskim, to z drugiej strony jakby stosunki duńsko-niemieckie wcale nie były świetne. Już pamiętamy konflikty o Schleswig-Holstein, rozpoczęły się w XIX wieku i tam mamy taką słynną, mało w Polsce znaną, ale na Zachodzie słynną wojnę prusko-austriacką przeciwko Danii w celu odbicia Schleswigu-Holsteinu, gdzie mieszkali w większości Niemcy. Wojna, która nie jest w Polsce znana, jest znana dosyć dobrze historykom zjednoczenia Niemiec z tego powodu, że uważana jest za jeden z największych katastrofalnych błędów dyplomacji austriackiej, która pomagając Prusakom odbić Schleswig-Holstein de facto przyłączyła Schleswig-Holstein do Prus i przyspieszyła zagładę jakby potęgi Austrii w Rzeszy. Potem mamy w okresie po I wojnie światowej mamy słynny, też mało znany, ale też w Polsce, ale jednak głośny plebiscyt na Szlezwiku-Holsztajnie, w wyniku którego to plebiscytu część tego Szlezwigu została przyłączona, północna część została przyłączona do Danii. A więc te stosunki między bratnimi narodami wcale nie były takie cukierkowate, jakby się to mogło wydawać. Z tego powodu Duńczycy z jednej strony zdawali sobie sprawę z tego, że Niemcy mogą mieć roszczenia terytorialne w stosunku do Danii, do południowej części właśnie tej, która została po plebiscycie po I wojnie światowej przyłączona do Danii, ale chyba się tego specjalnie nie obawiali. Zresztą tak naprawdę początkowo w planach generałów III Rzeszy nie było aneksji Danii czy zajęcia jej. To, co generałowie chcieli zająć, to Norwegię, dlatego aby z tej Norwegii móc prowadzić działania niemieckiej marynarki wojennej i lotnictwa przeciwko Wielkiej Brytanii. Ich to interesowało. Dania miała marginalne znaczenie strategiczne. Co więcej, powiedziałbym nawet, że Dania neutralna
była dla Niemców zaletą, dlatego że to oznaczałoby, że nie musieliby obstawiać tego terytorium, pilnować, a flota angielska miała w ten sposób zamknięty dostęp na Bałtyk ewentualny. Także w sumie ta neutralność Danii mogłaby być nawet dla III Rzeszy korzystna. I dlaczego Dania w ogóle została zaatakowana? Została zaatakowana ze względu na Norwegię. Dlatego, że generałowie niemieccy poszli do wodza i powiedzieli, że jest taki problem wodzu, że aby zdobyć Norwegię, trzeba mieć linie komunikacyjne do tej Norwegii. Potem zresztą po zdobyciu utrzymywanie tych linii komunikacyjnych też będzie trudne, jeśli Dania będzie neutralna. I nie, przez Danię nie będą mogły przechodzić niemieckie transporty, no bo pamiętajmy, że Niemcy jednak na lądzie byli znacznie silniejsi niż na wodzie. I generałowie przedstawili Hitlerowi projekt zajęcia, no właśnie, nie Danii, punktów strategicznych. To znaczy chodziło o zajęcie jednego z portów na północy Danii i zajęcie kilku lotnisk. I przedstawili projekt jakby na zajęcia siłowego tylko kilku punktów duńskich i zostawiając jakby no Hitlerowi decyzję, czy zdobywamy całą Danię, czy tylko obsadzamy militarnie określone punkty strategiczne. I Hitler wtedy podobno, jak czytałem, na przedstawionym im projekcie napisał, że zajmujemy literki, postawił D, oraz as umlautem, czyli skrót niemiecki Dänemark. I w ten sposób zapadła przy pomocy tego skrótu decyzja o zajęciu Danii. Rzeczywiście wojna była bardzo króciutka, wybuchła 9 kwietnia 1940 roku. Trwała całe 2 godziny. Dlatego, że po 2 godzinach rząd Danii skapitulował. W czasie działań wojennych, tych 2-godzinnych, zginęło 2 niemieckich żołnierzy w jednym miejscu w czasie ataku na jeden z posterunków granicznych i zginęło 16 żołnierzy duńskich, zarówno w tych właśnie broniących posterunków granicznych, jak i w czasie zaskakującego dla armii duńskiej desantu niemieckich wojsk od razu bezpośrednio w Kopenhadze od strony morza. Także opór był bardzo słaby, po 2 godzinach rząd skapitulował i skapitulował, bym powiedział, w takich okolicznościach, w jakich Hitler marzył o kapitulacji. Ci z Państwa, którzy oglądali nasz ostatni film dotyczący Norwegii i Kislinga, być może pamiętają, ja tam zwracałem uwagę na to, że Hitler bardzo, ale to bardzo liczył na to, że król Norwegii nie zdąży się ewakuować do Wielkiej Brytanii, zostanie, no nie wiem czy słowo aresztowany, pochwycony, dobry, internowany, i zmuszony w ten sposób jakby do kolaboracji powoła rząd kolaboracyjny z Kislingiem na czele. To się tam nie udało. Manewr podobny udał się w Danii, dlatego że rząd duński, armia duńska, marynarka wojenna duńska zostały całkowicie zostały no, zaskoczone. Król Christian X nie zdążył się ewakuować, rząd nie zdążył się ewakuować. Po 2 godzinach podpisano no, zawieszenie broni. Co ciekawe, ani Niemcy oficjalnie Danii, ani Dania Niemcom nie wypowiedziały wojny. Także doszło do właśnie sytuacji, bym powiedział, wymarzonej przez Hitlera, żeby stworzyć legalną kolaborację, a nie stworzenie jakiegoś operetkowego tam rządu złożonego z miejscowych nazistów, którzy w ostatnich wyborach zdobyli, jeśli mnie pamięć nie myli, całe 1,8% głosów, więc tak naprawdę byli siłą się nieliczącą i zresztą nie zdobyli żadnego miejsca w parlamencie duńskim. No właśnie tutaj się udało Hitlerowi zrealizować ten plan. No, biorąc pod uwagę też położenie Danii i te cieśniny duńskie, to było chyba też dość istotne, chociaż no, z drugiej strony Niemcy mieli kanał Kiloński, więc te cieśniny duńskie im były nie, do niczego niepotrzebne. Ale w wyniku tej legalnej kolaboracji
to Dania straciła chwilowo trochę ziemi. Mówię o Islandii i Grenlandii. To jest chyba też ciekawa historia, którą warto jakby tu na marginesie poruszyć, zanim wrócimy do tego, co się działo w Kopenhadze. Tak, dlatego że my dzisiaj nie pamiętamy, w ogóle mało kto w Polsce pamięta, że Grenlandia formalnie należy do Danii. Ale tu dodajmy, że od kilkudziesięciu lat Grenlandia nie należy do Unii Europejskiej i kiedy opuszczała EWG, to chyba EWG straciła połowę powierzchni. No, formalnie tak. I pewnie 3/4 zapasów lodu, albo i więcej. W każdym razie rzeczywiście Dania się bardzo zmniejszyła terytorialnie, okupowana. Dlatego, że gubernator duński na Grenlandii nie uznał Grenlandii za część okupowaną, uniezależnił się. Powiem tak, nie sądzę, żeby to był jakiś bunt. Myślę, że tak naprawdę było to w cichym porozumieniu z rządem duńskim. I próbował się uniezależnić, zupełnie się uniezależnić. To się nie udało, dlatego że na tej Grenlandii oczywiście nie stacjonowały żadne siły zbrojne, a Grenlandią się interesowały niemieckie U-boty, niemiecka marynarka wojenna, żeby stworzyć tam nie tyle bazy zaopatrzeniowe, bo trochę za bardzo na północ, za daleko od jakby terenów, gdzie U-boty działały, ale Niemcy chcieli tam założyć dwie albo trzy stacje meteorologiczne po to, żeby mieć informacje na temat warunków pogodowych na Atlantyku, jak się będą zmieniać. I stąd tam te U-boty zaczęły się kręcić wzdłuż wybrzeży Grenlandii. I wtedy gubernator duński poprosił Stany Zjednoczone o wsparcie i zawarto taką porozumienie o założeniu przez Amerykanów baz wojskowych na Grenlandii. To jest przypadek Grenlandii, która się, można powiedzieć, no, zautonomizowała całkowicie, ale była to autonomizacja, bym powiedział, zdecydowanie na rękę rządowi w Kopenhadze, który, kolaborując oficjalnie, równocześnie twierdził, że nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje w Grenlandii, ponieważ tam się uniezależnił gubernator. Inny przypadek dotyczył Islandii, która została, no, może zajęta zbrojnie, to za dużo powiedziane, przez Brytyjczyków, ale w każdym razie została, bym powiedział, zachęcona przez Brytyjczyków do ogłoszenia niepodległości i na Islandii Brytyjczycy, można powiedzieć, założyli Republikę Islandzką, która istnieje po dzień dzisiejszy. Jakby oderwanie się Islandii od Danii stało się faktem po dzień dzisiejszy. Także Dania została realnie, można powiedzieć, w wyniku II wojny światowej uszczuplona terytorialnie trwale przy pomocy Islandii, a ta, bym powiedział, Grenlandia zawsze po II wojnie światowej wykazywała jakąś taką, bym powiedział, odrębność, nawet właśnie w tej kwestii europejskiej. No to w takim razie, jak przebiegała potem ta kolaboracja duńska? No bo trzeba powiedzieć, że w Danii no, było porównanie okupacji na przykład Polski z okupacją Danii, no to wypada dosyć drastycznie, jeśli chodzi o realia okupacyjne i jak to miało miejsce, przynajmniej na początku, bo potem też chyba się trochę reżim zaostrzył. Tak, tutaj jest jakby, no, Dania, powiedzmy, od tego kwietnia 40 roku do sierpnia 43, czyli przez pierwsze 3 lata, mamy coś takiego, co Hitler określił mianem wzorcowego protektoratu. I zresztą przez dłuższy czas władze nazistowskie w Berlinie utrzymywały ten wzorcowy protektorat, nie ingerując w sprawy duńskie. W propagandzie III Rzeszy Dania odgrywała bowiem bardzo poważną rolę. A mianowicie zaczęto twierdzić, że Niemcy oczywiście wcale nie są tacy straszni, prawda, i tak dalej. I nie wszędzie musi być, jak to określano, wariant polski rozgrywany, tylko może być rozgrywany wariant duński. I z tego powodu Hitler chciał z tej Danii stworzyć taki modelowy protektorat, gdzie Niemcy pokażą ludzką twarz. Chciał pokazać, że Niemcy mogą mieć ludzką twarz i tą ludzką twarz właśnie pokażą w Danii. Jak to wyglądało? Po pierwsze, mamy króla Chrystiana X, który jest cały czas formalną głową państwa.
Formalno ma to nie wynika jakby z okupacji niemieckiej, tylko z tego, że na mocy konstytucji duńskiej król panował, ale nie rządził. Była to typowa już monarchia, prawda, parlamentarna wtedy. Więc jakby no tutaj rola króla przede wszystkim jest symboliczna, że nie próbował opuścić Danii, na przykład, nie wiem, uciec przez Szwecję, prawda, gdzieś tam do Wielkiej Brytanii. Następnie mamy rząd. I teraz uwaga. W wyniku niemieckiej agresji na Danię, premierem w momencie tej agresji był Thorvald Stauning, który z SPD zresztą, czy nie, nie z SPD, socjaldemokratów duńskich, to tam, chociaż nie, może skrót i ten sam jest, jak to Denmark i Deutschland. W każdym razie tenże Stauning w odpowiedzi na wydarzenia zdecydował się dokonać poszerzenia koalicji rządzącej na coś w rodzaju takiego, co się po polsku nazywa rząd jedności narodowej i zaprosił do tego rządu przedstawicieli wszystkich partii parlamentarnych. Uwaga bowiem, w Danii cały czas funkcjonuje parlament przez okupację do 43 roku, do sierpnia 43 roku. W 43, zresztą na początku 43 roku odbyły się wybory demokratyczne i normalne. I istnieje cały czas rząd wielopartyjny. Najpierw jest to rząd wspomnianego Stauninga, a potem Erika Scaveniusa. I ten Scavenius jest ostatnim premierem przez 2 lata. Rządy są wielopartyjne, obaj panowie pochodzą z socjaldemokracji i tworzą rządy jedności narodowej skupiające wszystkie partie parlamentarne. Spośród, jakby powiedzieć, no, partii parlamentarnych, znaczy nie parlamentarnych, w ogóle spektrum politycznego, w Danii są wykluczone 2 ugrupowania. Po pierwsze, wykluczeni zostali komuniści i to było pod naciskiem III Rzeszy. Duńska Partia Komunistyczna została zdelegalizowana i duńscy komuniści stanowią opozycję w stosunku do rządu z lewej strony. Z drugiej strony, ponieważ w wyborach parlamentarnych, zarówno tych przedwojennych, jak i w 1943 roku, Narodowo-Socjalistyczna Partia Danii nie zdobyła ani jednego mandatu, i nie była partią parlamentarną, nie została zaproszona do rządu. Z tego powodu, o ile na lewicy nielegalni komuniści stanowili opozycję, o tyle nazwijmy to na prawicy opozycję w stosunku do rządu zdominowanego przez socjaldemokratów stanowili narodowi socjaliści duńscy. Więc był to ciekawy, taki bym powiedział, dosyć absurdalny przypadek w kraju, który kolaborował z III Rzeszą, a w którym partia nazistowska była w opozycji do rządu. Mało tego, w 1943 roku czytałem, że w była jakaś wielka manifestacja narodowych socjalistów duńskich, no wielka. Nie było ich dużo, więc nie była wielka, w czasie której doszło do jakichś burt z policją, w wyniku których ponad 200 narodowych socjalistów zostało aresztowanych przez policję duńską, a wielu z nich zostało pobitych właśnie w czasie demonstracji. I to wszystko się odbywa w kraju, który kolaboruje z III Rzeszą, żeby było ciekawe. Także mamy prawdziwy sojusz ekstremów, jak ja to nazywam, czyli nazistów i komunistów przeciwko rządowi duńskiemu złożonego z partii centrowych na czele z socjaldemokratami. Tak wygląda rządy właśnie tego Stauninga i Scaveniusa, które kolaborują oficjalnie z III Rzeszą. Rządy te normalnie rządzą, powoływane są, w których działają sądy. Właściwie można powiedzieć, że w Danii do sierpnia 1943 roku właściwie niewiele się zmienia, jeśli chodzi o system polityczny. I jedynym, bym powiedział, dodatkami do systemu politycznego wcześniejszymi, które zostały dołożone przez, jest taki, no nazwijmy to, ambasador, ambasador komisarz, ambasador nadzorca, tak trudno powiedzieć, jak to nazwać, Werner Best, adwokat, członek SS, który no pełni taką funkcję, takiego bym powiedział, no
obserwatora, nadzorcy i tak dalej. To jest oczywiście rola znacznie ważniejsza niż tradycyjnego ambasadora, dlatego że Dania jest również formalnie rzecz biorąc okupowana, aczkolwiek garnizon niemiecki to tam chyba stanowił coś koło 100 czy 200 żołnierzy zaledwie. Stacjonował sobie w Kopenhadze głównie ze względu na port kopenhaski. Także to trudno tutaj mówić o okupacji, szczególnie że armia duńska nie została rozwiązana. Ona była niewielka, liczyła kilka tysięcy zawodowych żołnierzy, ale można powiedzieć broniła granic całego państwa, a co szczególnie istotne i co mogło być dla Niemców ciekawe, broniła przede wszystkim, częścią tej armii była flota wojenna, która była zgromadzona w Kopenhadze. Było to 50 niezbyt nowoczesnych okrętów wojennych, które jednakże gdzieś tam Niemcom mogłyby się teoretycznie przydać. Także ta armia duńska cały czas sobie funkcjonuje i istnieje w okresie okupacji. To jest, że tak powiem, tak wygląda system polityczny w tym okresie. Teraz no, oczywiście pojawia się pytanie, jakie mamy inne zmiany. I mamy kilka zmian, bym powiedział, i kilka kwestii dyskusyjnych i spornych pomiędzy III Rzeszą a kolaboracyjnym rządem duńskim. Kwestia pierwsza to są największy punkt sporu. Żydzi. W Danii było w momencie zajęcia jej przez Niemców 8 tysięcy Żydów. Oczywiście naziści od samego początku, włącznie z tym Wernerem Bestem, nalegali na tym, żeby no, coś z Żydami zrobić. I coś to znaczy, chodziło im przede wszystkim o wprowadzenie w Danii czegoś na wzór ustaw norymberskich. Rząd duński jednogłośnie i w ogóle parlament duński jednogłośnie się sprzeciwił tego typu ustawodawstwu i do sierpnia 1943 roku nie było na terenie Danii jakiegokolwiek ustawodawstwa o charakterze antysemickim. Nie badałem tego, ale pewnie by się okazało, że w administracji, w wojsku i tak dalej normalnie Żydzi funkcjonowali, ponieważ nie zostali w żaden sposób, nie zostały ograniczone ich prawa obywatelskie, więc jeśli ktoś był na przykład, nie wiem, dyrektorem departamentu w jakimś ministerstwie i był Żydem, to ponieważ nie było żadnych zmian prawnych, domyślam się, że nie nastąpiły z tego powodu jakiekolwiek zmiany. No być może, że gdyby pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i miałby się spotykać z kolegami z III Rzeszy, to może no, byłoby to kłopotliwe, prawda? Ale powiem tak, niczego takiego w literaturze gdzieś tam na ten temat nie znalazłem, więc jakby sporu nie było. Zresztą chodziły takie legendy, to jest zresztą legenda już dorobiona po wojnie, że król Chrystian X chodził po ulicach z gwiazdą Dawida, prawda, po to, żeby pokazać, że Duńczycy są, Żydzi duńscy są Duńczykami, ale podobno jest to legenda wymyślona po wojnie w ramach tworzenia legendy, jak to myśmy walczyli z III Rzeszą. W rzeczywistości podobno tego nie było. To, co się udało Hitlerowi wymusić w zamian, to jest przyłączenie się Danii do paktu antykominternowskiego i było to, bym powiedział, przymuszenie już wymuszone i które Dania bardzo niechętnie zaakceptowała, dlatego że po zajęciu przez III Rzeszę ogłosiła status państwa neutralnego. Znaczy była teoretycznie okupowana, ale sama stwierdziła, że jest neutralna, więc do paktu antykominternowskiego Dania bardzo nie chciała przyłączyć, ale tutaj no, Werner Best wymusił przyłączenie. Przy czym Dania zastrzegła, że nie będzie wysyłała bo to się stało po rozpoczęciu wojny ze Związkiem Radzieckim, że siły duńskie nie będą brały udziału w tej wojnie i nie brały. Poza ochotnikami, których w sumie zgłosiło się 12 tysięcy do Waffen-SS. Nie wiem, dlaczego tylko 6 tysięcy zostało przyjętych do tego Waffen-SS. Nie potrafię powiedzieć, znalazłem w literaturze, że z przyczyn zdrowotnych.
Trudno mi aż przypuszczać, żeby spośród 12 tysięcy duńskich nazistów aż 6 tysięcy była niepełnosprawna. No, zostawiam tę kwestię, bo nie udało mi się jakby tego znaleźć i wyjaśnić powodu. Brali zresztą udział w walkach różnych, ale nie udało mi się również ustalić strat, jakie Waffen-SS poniosła, ale prawdopodobnie były to straty większe niż armia duńska walcząca z Niemcami. I wreszcie trzecią ważną kwestią były umowy gospodarcze pomiędzy Danią i Niemcami. I te umowy gospodarcze były dla Danii średnio korzystne, powiedzmy sobie to szczerze. To znaczy Dania odmówiła przyjęcia marki niemieckiej i przyjęcia unii walutowej, czyli jakby powiedzieć w przyjęcia ówczesnego euro, zakładając, że taka moneta musi być zdominowana całkowicie przez Niemcy. Zresztą teraz Dania też, z tego co pamiętam, nie przyjęła euro, ale musiała przyjąć porozumienie o współpracy gospodarczej. Porozumienie o współpracy gospodarczej było korzystne dla duńskiego biznesu, ale bardzo niekorzystne dla duńskiego podatnika. Zaraz powiem, w czym rzecz. Otóż Dania nie posiadała żadnych surowców strategicznych z punktu widzenia III Rzeszy, bo Dania w ogóle nie posiada surowców. Także jedyne, co Duńczycy posiadali, to posiadali flotę rybacką, ale flota rybacka została odcięta od swoich stref połowów gdzieś tam na całym świecie i mogła tylko i wyłącznie łowić przy brzegu i na Bałtyku, więc te połowy znacznie spadły. I duński przemysł i produkty rolne zaczęły być eksportowane do Niemiec. I znalazłem w literaturze wyliczenia, że duńscy kupcy, no, handlowcy, którzy zajmowali się handlem z III Rzeszą, zrobili w tym czasie niezłe pieniążki. Ale uwaga, Hitler sobie zastrzegł, że Dania nie może mieć, po pierwsze, może nie sam Hitler, gdzieś tam pewnie z Ministerstwa Gospodarki Niemieckiej, zastrzeżono sobie, że Dania nie może wychodzić na plus na handlu z III Rzeszą. Dlatego też wyliczano starannie, porównywano import i eksport. I ponieważ Dania, że tak powiem, zarabiała na tym i eksportowała znacznie więcej niż importowała, osiągała z tego powodu zyski. I cały zysk musiał być co roku, na koniec roku, oddany do budżetu niemieckiego. I teraz kto na tym korzystał? Korzystali na tym handlowcy, no bo prywatny biznes się bogacił, a potem to, co oni zarobili, rząd duński, czyli duński podatnik, musiał zwrócić III Rzeszy. Czyli można powiedzieć, że biznesmeni zarabiali, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, korporacje zarabiały, prawda, a podatnik, zwykli Duńczycy, musieli potem to spłacić do budżetu III Rzeszy, tą nadwyżkę. Także system był z pewnością niekorzystny dla Danii. Zresztą Dania przechodziła przez cały okres bardzo poważne problemy gospodarcze, dlatego że po pierwsze została odcięta od rybołówstwa, w większości, to jest raz. Po drugie, ponieważ nie miała surowców własnych, więc właściwie została od nich odcięta. I to powodowało poważne problemy ekonomiczne. Wreszcie została odcięta od jednego ze swoich głównych partnerów handlowych, czyli Wielkiej Brytanii. Dlatego no, z punktu widzenia gospodarczego Dania no, nie wzbogaciła się na wojnie, ale nie była to oczywiście taka nędza i bieda, jak powiedzmy, nie wiem, w Polsce czy na wschodzie. No, zachowali tam jakiś poziom życia, powiedzmy, że im trochę spadł, ale nie jakoś tak dramatycznie. Głodu nie było w każdym razie. Także tak wyglądała ta polityka wewnętrzna Danii, gospodarcza, nie wiem, narodowościowa, system polityczny i tak dalej. No to taki bardzo ciekawy układ, jaki wystąpił na terenie Danii. Natomiast no to chyba nie trwało wiecznie. No, my mamy takie, to co prawda nie jest tak może w Polsce znane, ale jak się czyta na przykład tam Follett popełnił taką jedną powieść o Danii w trakcie wojny. No i właśnie dzielny duński ruch oporu i przecież ta kolaboracja nie mogła chyba trwać wiecznie. To znaczy kolaboracja mogłaby trwać wiecznie, dlatego że z
punktu widzenia jakby duńskiego nie stanowiła ona specjalnie problemu. Problem stanowiło to, że społeczeństwo duńskie generalnie, mimo że nie przerabiało wariantu polskiego, było niezadowolone z kolaboracji i myślę, że na to niezadowolenie z kolaboracji w znaczący sposób wpływały trudności gospodarcze, które powodowały pewną radykalizację społeczną i zaczął się w Danii ruch oporu kształtować. Zresztą ruch oporu został w Danii założony przez komunistów, którzy zostali zdelegalizowani. Nie mieli z tego powodu, pozbawieni zostali mandatów parlamentarnych, nie byli w rządzie i paradoksalnie to oni stanowili ruch oporu. Ten ruch oporu się, bym powiedział, nie miał jakichś takich wielkich osiągnięć i nie był tak masowy jak w Polsce, był dosyć hałaśliwy. Ruch oporu między innymi polegał na tym, że robotnicy duńscy związani czy to z partią komunistyczną, czy pod wpływem jej agitacji, na przykład produkując jakieś tam maszyny sprzedawane potem do Niemiec, takie znane, prawda, nie wiem, śrubki nie dokręcili albo coś, nie wsadzili śrubki albo wsadzili nie taką, żeby wypadła. Padła, prawda, żeby się coś tam zepsuło potem. To jest taki, bym powiedział, jeden element. Było kilka różnych takich akcji ruchu oporu, ale też niespecjalnie, bym powiedział, skutecznych, bardziej hałaśliwych. I właściwie nic tam się specjalnie nie działo aż do sierpnia 1943 roku, kiedy wybuchła fala strajków. Trochę na tle ekonomicznym, trochę przeciwko Niemcom, których tam prawie nie było zresztą, prawda, i tak dalej. I Hitler zdecydował się wtedy na regularną okupację Danii. Tam się zresztą też mówi o tym, że poczuł się obrażony przez króla Chrystiana X, bo tam miał jakieś, nie pamiętam, urodziny czy imieniny i król mu wysłał taki zdawkowy list jednozdaniowy, prawda, podpisany Christ Rex, no bo Christian, król, prawda? I Hitlera podobno oburzyło brak szacunku ze strony to jakiegoś duńskiego króla, trochę. Z drugiej strony wynikało to, tak naprawdę sądzę, nie z powodu tych jakichś tam paru demonstracji i paru strajków, tylko wynikało z innych powodów. W 1943 roku Niemcy ponieśli katastrofalną klęskę na wschodzie w postaci Stalingradu. I w tej sytuacji rozpoczęli w całej Europie proces, nazwijmy to, wyciskania soków. Z czego się da i z kogo się da. I w takiej sytuacji postanowili, stworzyli gospodarkę, bym powiedział, mobilizacji totalnej, z której się da wycisnąć wszelkie rezerwy. I gospodarka duńska, ponieważ była gospodarką gdzieś tam tylko bardzo powierzchownie skontrolowaną przez III Rzeszę, z pewnością na wszystkich swoich mocy produkcyjnych na rzecz III Rzeszy nie wykorzystywała. Stąd pomysł był taki, żeby Danię zająć i wykorzystać wszelkie moce produkcyjne. To się stało w sierpniu właśnie 1943 roku, kiedy mamy, bym powiedział, koniec kolaboracji. Rząd został rozwiązany, parlament został rozwiązany, wojska niemieckie weszły do Danii i rozpoczęły, bym powiedział, taką okupację, jaką znamy wszędzie, to znaczy rabunkową. Ja zresztą powiem szczerze, nie wiem, czy ta Dania była po pierwsze tego warta, po drugie wprowadzenie tych wojsk niemieckich oznaczało, że tam z jednostek frontowych iluś żołnierzy musiało trafić do Danii, więc nie wiem, na ile to na plus tak naprawdę Niemcom wyszło, no ale można było ukraść dosłownie wszystko, nie wiem, tory kolejowe, wagony, samochody, prawda, cokolwiek leciało na potrzeby frontowe. Wtedy doszło ponownie do można powiedzieć, cięższych walk niż w kwietniu 1940 roku, dlatego że, jak wspomniałem, w kwietniu 1940 roku zginęło dwóch duńskich żołnierzy, a w sierpniu 1943 roku zginęło 23. Także walki były zdecydowanie cięższe. Również Niemcy stracili kilkunastu żołnierzy w tych walkach. Także tak naprawdę można powiedzieć, że wtedy rozpoczęła się inwazja niemiecka na Danię. I doszło do ważnego wydarzenia o charakterze symbolicznym. To znaczy flota duńska dokonała w Kopenhadze słynnego samozatopienia się. To znaczy, zamiast strzelać do Niemców, to otwarto w okrętach takie, nie wiem jak to się nazywa po polsku, włazy
na dnie, przez które otwarto również wszystkie drzwi w grodziach wodoszczelnych w okrętach i cała flota duńska, włącznie z jakimiś tam dwoma przestarzałymi małymi pancerniczkami z I wojny światowej, uległa samozatopieniu. Zresztą jest to taki element, który no, jest symbolem no, tego oporu duńskiego, że się samozatopili, prawda, i nie oddali się w ręce Niemców. Niemcy zdołali przejąć tylko cztery małe okręty z 50. No i wtedy rozpoczyna się również, no, Niemcy wreszcie wprowadzili to, o czym cały czas chcieli, żeby wprowadzić, to znaczy ustawodawstwo antyżydowskie. Tyle tylko, że ponieważ nie posiadali administracji cywilnej, no to doraźnie zorganizowane oddziały wojskowe, prawda, do tego celu zaczęły wyłapywać Żydów, no ale ponieważ Niemcy nie posiadali nawet dostępu do kartotek, gdzie ci Żydzi są, dlatego musieli współpracować tutaj w tej kwestii z administracją duńską. I administracja duńska bardzo niechętnie z nimi kolaborowała. Przede wszystkim administracja duńska uprzedziła gminy żydowskie, bo jak wspominam, tych Żydów było 8 tysięcy wtedy w Danii, że musiała przekazać, czy że przekaże w najbliższym czasie, prawda, listy duńskich Żydów, dlatego ci Żydzi mogli się ukryć lub wyemigrować. Wielu z nich wyjechało wtedy do Szwecji, korzystając z kutrów rybackich. Niemcy prawie nie mieli floty, dlatego nie byli w stanie tego kontrolować. Z 8 tysięcy Żydów udało się również, co ciekawe, duchowieństwo luterańskie wzięło udział w tej akcji. Zresztą wszyscy biskupi duńscy podpisali taki no, list pasterski, jakbyśmy powiedzieli, przeciwko antysemityzmowi i ustawodawstwu rasowemu. I z tych 8 tysięcy Żydów Niemcom się udało złapać zaledwie 450 z nich. I co ciekawe, nie trafili do obozów zagłady, tak jak Żydzi z innych krajów europejskich, tylko trafili gdzieś tam do obozu pracy i nie byli eksterminowani w sensie, prawda, no, że tak powiem, celowo. Część z nich zginęła w ciągu półtora roku, zanim przyszło, niecałych dwóch lat, zanim przyszło wyzwolenie, zginęła z przepracowania. Z tych 450 Żydów zginęło 51 w tym obozie pracy, więc nie była to też taka liczba, bym powiedział, jak na standardy III Rzeszy, szokująca. Także no, w ten sposób prawda, wyglądała ta okupacja. Tam się zresztą pojawił już bardziej aktywny ruch oporu, tam nawet parę jakichś zamachów na Niemców zrobili i tak dalej. Co ważne, Dania nie została wyzwolona przez siły alianckie w czasie II wojny światowej, dlatego że Dania i Norwegia i północne Niemcy no, w momencie kapitulacji III Rzeszy jeszcze znajdowały się pod kontrolą niemiecką. Jedyny, bym powiedział, fragment Danii, no poza tą Grenlandią, prawda, Islandią, o tym już nie mówimy, ale jedyny fragment Danii, który został wyzwolony zbrojnie, to był Bornholm, na którym wylądował desant radziecki. I Bornholm zresztą tak naprawdę był jedynym fragmentem Danii, który został jakoś tak w czasie wojny zniszczony, dlatego że zanim desant radziecki tam wylądował, to niemiecki oddział, który tam na tym Bornholmie stacjonował, jego baza została zbombardowana, nie pamiętam, czy przez radziecką flotę, czy przez lotnictwo, raczej lotnictwo, bo flota radziecka nie była silna i zdaje się, że najwięcej cywilów właśnie zginęło w czasie tego ostrzału duńskich, w czasie wojny, w czasie wyzwolenia radzieckiego Bornholmu. Zresztą, co ciekawe, Bornholm potem Stalin oddał bez żadnego gadania Danii po II wojnie światowej i nie próbował tam wprowadzić żadnego komunizmu ani bolszewizmu. No i tak się można powiedzieć, skończyła okupacja. Okupacja, no potem
potrwał proces oczyszczania, tam ileś 46 wyroków śmierci wydano na kolaborantów, prawda? Duńczycy zaczęli tworzyć swoją legendę ruchu oporu. Król właśnie, stworzono tą legendę, że król chodził z gwiazdą Dawida, prawda, ostentacyjnie gdzieś tam po ulicach Kopenhagi, co jak mówię, było nieprawdą. No i tak się skończyła, można powiedzieć, skończyła się okupacja Danii w czasie II wojny światowej. A co w takim razie się stało z tymi kolaborantami, nie wiem, na przykład z tymi członkami Waffen-SS, jak nadszedł powojenny czas rozliczeń i zresztą, no premier nawet się szczególnie Danii nie zmienił, bo po okupacji pierwszym premierem został Wilhelm Bull, który już ten urząd sprawował od maja do listopada 1942 roku. Więc to i też był socjaldemokratą. Nie, no tam się nic specjalnie nie stało. Jak mówię, 1200 osób było w sumie aresztowanych za kolaborację, tam parę wyroków śmierci. Że tak powiem, zwykłym żołnierzom Waffen-SS nic się nie stało. Oficerom nie mam pojęcia. Mogli być skazani, dlatego że w Waffen-SS służyło około 80, chyba 77, jeśli mnie pamięć nie myli, oficerów armii duńskiej, którzy się zgłosili tam na ochotnika i być może, że oni mogli być na przykład za dezercję sądzeni. Bo w Danii było tak, że wolno się było zapisać do wojsk zagranicznych. Co ciekawe, duńskie ustawodawstwo nie penalizowało wstąpienia do obcej armii. Pod warunkiem, że ta armia oczywiście nie walczy z Duńczykami, więc wstąpienie do Waffen-SS samo w sobie nie było penalizowane w Danii, a trudno było po wojnie przyjąć taką ustawę działającą wstecz. Dlatego jakby no tutaj to nie był problem z punktu widzenia prawnego. Ja nie słyszałem o żadnych specjalnych represjach w stosunku do członków Waffen-SS, którzy gdzieś tam walczyli na wschodzie. Represje, z tego co wiem, raczej dotyczyły jakichś tam, nie wiem, osób, które od sierpnia 1943 roku do maja 1945 roku kolaborowały zbyt aktywnie z Niemcami na terenie samej Danii. Te osoby dotyczyły represji. No to w sumie zazwyczaj na koniec pytam o dziedzictwo kolaborantów, ale tutaj chyba tego dziedzictwa być po prostu fizycznie nie może, więc chyba będziemy kończyć. No chyba tak, no. Z dziedzictwa kolaborantów właściwie tam nie było. Tam wszyscy kolaborowali tak naprawdę. Powiedzmy sobie to szczerze, państwo kolaborowało. To jest coś takiego, co się we Francji nazywa mianem collaboration d'état, czyli kolaboracją państwową. I nawet socjaldemokraci nie mogli tutaj walczyć z kolaborantami, bo oni stali na czele tej kolaboracji, prawda? No. Także wszystkie partie kolaborowały poza komunistami i uwaga, miejscowymi nazistami, którzy nie kolaborowali. Dlatego, że nie kolaborowali, bo byli w opozycji do rządu. Oni potem dopiero kolaborowali od sierpnia 1943 roku i to tam na nich spadła większa część tych wyroków, ale zaznaczam to, do sierpnia 1943 roku Partia Narodowo-Socjalistyczna Duńska była w opozycji do rządu kolaborującego z III Rzeszą. To jest taki, bym powiedział, historyczny do fikołek. No cóż, no to mieliśmy kolaborację państwową, a potem na Zachodzie piszą książki o dzielnym duńskim ruchu oporu. I to Polacy no kolaborowali. Tak, to nie jest kwestia, czy kolaborowałeś, czy nie, tylko jak napiszesz historię. Potem się tworzy te legendy właśnie o tym królu maszerującym w gwieździe Dawida, prawda, po Kopenhadze i tak dalej. I się tworzy takie legendy, nie? No i wtedy oczywiście po wojnie wszyscy się okazuje, że działali w ruchu oporu. No, Egon jak zawsze miał plan. Także to. Tak, Egon jak zawsze miał plan. Znaczy ja powiem tak, my się możemy z tego śmiać oczywiście, ale ja powiem tak, no, z punktu widzenia samych Duńczyków przeszli przez okupację właściwie suchą nogą praktycznie. Nie było rzezi, nie było pacyfikacji wsi, prawda, i tak dalej. Zginęło ich w czasie tej wojny, w działaniach zbrojnych przeciwko Niemcom, zginęło ich w sumie dwóch
1940 roku i 23 w 1943, czyli zginęło ich tak naprawdę 45 żołnierzy. Więcej pewnie zginęło na froncie wschodnim tych z Waffen-SS, prawda? Do tego tam należy dołączyć 51 Żydów, którzy zmarli w obozie koncentracyjnym. No i gdzieś tam pewnie w jakichś tam akcjach przeciwko Niemcom po sierpniu 1943 roku parę osób. Także w sumie ich straty wojenne tak naprawdę zamykają się w liczbie 100 osób. Po wojnie wykonano wyroki śmierci na 46 kolaborantach. Więc my się możemy śmiać, ale tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, co by duński opór zmienił? Nic by nie zmienił, kompletnie. Ani się, że tak powiem, militarnie ta armia nie liczyła przed II wojną światową. Więc nawet jakby zabili, nie wiem, 500 Niemców, to by niczego nie zmieniło i tak musieliby przegrać. Dania nie była w stanie się skutecznie bronić z bardzo prostego powodu. Jest to całkowicie kraj nizinny. Więc niemieckie czołgi jakby ruszyły z granicy, to by dojechały do samego północnego fragmentu kraju, nie napotykając poważnego oporu. Więc tak naprawdę nic nie mogli zrobić. Mogli albo, że tak powiem, no, zrobić szarżę husarii, prawda? Takiej, prawda, w polskim stylu, która by się zakończyła masakrą ich żołnierzy i doprowadziłaby do krwawej okupacji, albo zrobić to, co zrobili. Uważam, że zachowali się całkiem rozsądnie, nie szabelkując, prawda, tylko siedząc cicho i patrząc na tym, jak najmniej na tej wojnie stracić, i im się to udało. Także tutaj można powiedzieć, no, Olseni mieli, prawda, dobry plan przetrwania II wojny światowej. A jeszcze gdzieś tam można potem było dorobić sobie legendę, prawda, ruchu oporu i tak dalej, sobie to dorobili. Od tego są historycy, żeby takie legendy podorabiali. No to tym akcentem kończymy. Moim i Państwa gościem był profesor Adam Wieląski, z którym odbyliśmy podróż śladem duńskich kolaborantów, za którą bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo również. Do widzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapek w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia naszego kanału finansowo, dane w opisie, i do zobaczenia w kolejnych programach na naszym kanale, również w podróży szlakiem kolaborantów.